Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym materiale. W materiale nie z World of Tanks tym razem, tylko w kolejnej części Q&A. Tak się złożyło, że w okolicach mojej rocznicy działalności na YouTubie w grudniu podrzuciłem ten temat. Wy zadaliście kilka różnych pytań, no nawet więcej niż kilka. Zrobiłem pierwszą część odpowiedzi, a stwierdziłem, że drugą nagram w momencie, jak będę miał trochę mniej materiałów z WOTA. Tylko że od grudnia tak się to poukładało, że zwłaszcza w okresie tym zimowym grałem więcej, więc filmów było sporo. Potem jeszcze dzięki temu, że Pawlus też tworzy filmy na mój kanał ze swoimi treściami, udało nam się praktycznie od 1 grudnia do dzisiaj codziennie publikować jakiś materiał powiązany z WOT-em. No, w okolicach majówki tam były jakieś przerwy, ale to też robiłem świadomie z racji takiej, że wiedziałem, że gdzieś te materiały powoli mi się kończą, a w okresie majówkowym też większość ludzi raczej grilluje, korzysta z pogody, bo przecież pogoda była piękna w tym czasie, więc stwierdziłem, że te filmy mogę wrzucić troszkę później. Powoli gdzieś właśnie widzę, że znowu mogą pojawić się przerwy na YouTubie, zwłaszcza też, że ja w okresie tym wiosenno-letnim, jak mam możliwość, to staram się jednak spędzać więcej czasu na zewnątrz, korzystać z pogody, nie siedzieć tyle przed kompem, no co oczywiście przełoży się na mniejszą liczbę materiałów dostępnych, no bo im mniej się gra, no to potem mniej jest bitew do pokazania. Też ostatnio trochę byłem zalatany, zajęty różnymi rzeczami, więc... Zresztą nawet jest duża szansa, że jak słuchacie tego materiału, to mnie nie ma w Polsce aktualnie, tylko gdzieś tam jakąś pierwszą część urlopową, powiedzmy, mam w tym roku. No ale kto lubi słuchać mojego pitolenia, to myślę, że fajnie będzie odpowiedzieć na kolejne pytania sprzed wielu, wielu miesięcy. Zakończyłem na... odpowiedzi na wiele pytań od Jamesa. James, taki jest nick na YouTubie. Kolejne pytanie będzie tutaj od, no też jednego z takich moich żelaznych stałych widzów, czyli od LaMatrixa. Pytanie do pogadanki. Co sądzisz o połączeniu serwerów? Obecnie serwer amerykański, ENA, na którym siedzę, chyli się ku upadkowi. Z roku na rok gracze odchodzą, więc migracja wydaje się jedyną możliwością na obecną chwilę. Powiem szczerze, że nie miałbym nic przeciwko. Skoro dało się połączyć graczy ze wschodu z serwerem europejskim, wiadomo, jedni twierdzą, że to się odbiło lepiej, drudzy gorzej na poziomie gry, kwestia gustu. To nie widzę powodów, żeby nie łączyć tych serwerów, tego serwera europejskiego z kolejnymi. No zawsze to będzie przypływ jakichś innych graczy. Z tego co ja pamiętam, ty zawsze podkreślałeś, że jednak poziom serwera amerykańskiego jest wyższy, poziom graczy tam, więc może to będzie trochę jakimś odbiciem do tego, co się stało po ostatnim połączeniu, chociaż patrząc pewnie na liczby, raczej to nie pomoże, raczej nie podniesie za bardzo randomów, ale nie mam tutaj żadnych obaw. Jeżeli dla Wargamingu to finansowo będzie miało sens, to pewnie prędzej czy później też coś takiego zrobię. Zultarek. Wpływ stresów przedmiesiączkowych pingwinów cesarskich na ocieplenie się klimatu. No to już wiadomo, zostało naukowo potwierdzone, Zultarku, że niestety stresy przedmiesiączkowe pingwinów powodują, że no pingwiny jednak zdecydowanie zwiększają natężenie swojego oddychania, tak? Oddychają szybciej, te oddechy są płytsze, też przez to generują więcej ciepła, więc no, co by nie mówić, działa to na ocieplanie klimatu i niestety pingwiny się nie wywiną, żadna propaganda pingwinia nie zamydli nam oczu. Porównanie swoich własnych przemyśleń na temat za co kochasz i za co nienawidzisz WOTA, czyli za co go kochałeś kiedyś, a za co teraz, za co nienawidziłeś go kiedyś, a za co teraz. A jeśli pytanie ma być stricte na temat YouTube'a, to za co kochałeś i nienawidziłeś YouTube'a kiedyś i teraz? Myślę, że słowo nienawidzieć jest zbyt poważne na to pytanie. Natomiast za co lubiłem WOTA? Myślę, że za co kochasz i nienawidzisz, to są zbyt skrajne emocje. Za co lubiłem i nie lubię. Za co lubiłem i nie lubiłem WOTA i za co lubię, nie lubię, jak to myślę, tak będzie lepiej. Za co kiedyś lubiłem WOTA? Myślę, że po prostu za to, że bardzo miło spędzało mi się przy nim czas. Miałem grupę wielu fajnych znajomych, którzy właśnie, internetowych znajomych, którzy w tę grę grali. Te znajomości z internetu przełożyły się na wiele fajnych spotkań w życiu codziennym, w realu tak zwanym. No i po prostu bardzo, bardzo miło spędzało się czas, a jak siadała jakaś fajna bitwa, no to to były takie wisienki na torcie. Za co nie lubiłem WOTA kiedyś? No na pewno za kilka takich za brak wielu usprawnień, które wymagane były w grze, ale akurat to wtedy mody ratowały. No ale było kilka takich rzeczy irytujących, typu na przykład brak licznika przeładowania. Za co też nie lubiłem kiedyś WOTA? Za podejście swego czasu do społeczności, za to, że w ogóle jej nie słuchali, że patrzyli na to wszystko bardzo, bardzo z góry. No i nie lubiłem też chyba, jak było 5 art, bo to często ciężko się naprawdę grało. Za co go kochałem kiedyś, za co teraz, no to dobra. Za co lubię WOTA teraz? Na pewno za to, że wciąż potrafi dostarczyć mi dużo fajnych emocji, jeżeli siądzie dobra bitwa, jeżeli człowiek gdzieś tą bitwę wyciągnie, więc no to potrafi dawać taką satysfakcję. Za co go nie lubię teraz? Na pewno za skrócenie czasu bitew, bo jednak ja wolę, jak bitwa jest dłuższa. I za te ping-pongi, za dużo większą liczbę bitew jednostronnych, w którym to niezależnie czy wygram, czy przegram, nie dane jest mi zrobić fajnego wyniku, za zbyt dużą liczbę magazynków na randomach, za to, że teraz każdy błąd, jaki się popełni, jest karany po wielokroć, bo jest tyle czołgów z dużą alfą, że jak źle wyjedziecie, to stracicie większość albo wszystkie HP-ki. Jest tyle magazynków, że jak was złapią, no to bardzo, bardzo często już nie możecie się cofnąć, was doją, czy chociażby za to, że nawet jeżeli jesteście już troszkę obici, a w drużynie przeciwnej jest dużo magazynków, to zdarzają się gracze, którzy się uleją na was tylko po to, żeby wsadzić was magazynek, no i wy idziecie do garażu. Za chwilę taki koleś też idzie do garażu i być może nawet dzięki tego typu zagraniom wy wygracie bitwę, ale indywidualnie dla was bitwa będzie zniszczona. Za co lubiłem YouTube'a teraz, a za co YouTube'a lubiłem teraz, kiedyś, za co lubię teraz, za co nie lubiłem kiedyś. Nie ma czegoś takiego, że za coś go nie lubiłem kiedyś. Chyba jeśli chodzi w ogóle o moje odczucia do YouTube'a, to zdecydowanie wolałem go kiedyś niż obecnie. Obecnie YouTube stał się już od wielu lat platformą stricte komercyjną, robioną tylko i wyłącznie przez wiele osób pod wyświetlenia, pod pieniądze, a co za tym idzie, no tak, stosowanie clickbaitów, do którego jesteście niejako jako twórcy zmuszani, bo te clickbaity są wszędzie. Popatrzcie sobie na tytuły artykułów na jakiejś wirtualnej Polsce, Onecie i tak dalej. No, liczy się, żeby przyciągnąć odbiorcę, zwłaszcza że odbiorca ma obecnie dużo różnych materiałów do oglądania i może nie mieć czasu, żeby akurat oglądać jakieś tam wasze materiały. Brakuje mi teraz większego zaangażowania czasami ludzi, którzy oglądają materiały regularnie w życie danego kanału, czyli w łapkowanie, w komentowanie, bo wbrew pozorom to ma spore znaczenie dla osoby, która takie materiały tworzy, a zazwyczaj traktuje się jako coś normalnego, jak dane materiały są i ludzie po prostu obejrzą i idą dalej, a nieraz jednak te algorytmy potrafią być brutalne dla osób, które tworzą, jeżeli nie mają wsparcia od swoich odbiorców, tak? Gdzieś to powoli zaczyna podupadać, powoli zaczyna iść coraz gorzej. No mój kanał, jeśli o to chodzi, no robi naprawdę kiepskie wyświetlenia, jeśli chodzi o tematykę wotowską, i gdybym musiał z tego żyć, no to zdecydowanie inaczej do tego kanału bym musiał podchodzić, tak? Inne treści nagrywać, inne tytuły robić, może inne miniaturki, ale ja się cieszę i tak z każdego wyświetlenia, że są jeszcze osoby, które i tak moje materiały oglądają. Natomiast to nie jest tak, że że tylko u mnie jest taka tendencja, bo obserwuję jeszcze niektóre inne kanały, które z czołgów są podobne do jakoś do mojej twórczości. I to zazwyczaj tak wygląda, że w tym okresie wiosenno-letnim te wyświetlenia zdecydowanie spadają, zainteresowanie spada w okresie jesienno-zimowym, zwłaszcza jak jeszcze przychodzi temat paczek świątecznych, tego okresu gdzieś to zainteresowanie wzrasta. To jest też taki cykl, no ale na pewno chciałbym, żeby aktywność publiki danych kanałów, nie mówię tylko o swoim, była po prostu większa. To się tyczy wielu różnych filmów, które oglądam. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli film jest ok, to komuś, kto się ten materiał podoba, to obejrzy i pójdzie dalej. Natomiast najgłośniejsza jest zawsze grupa osób, której się coś nie podoba, grupa tak zwanych krzykaczy. Co jeszcze mamy tutaj? Rossignol. Pytanie, Duke, ile razy zmieniałeś swoją pracę podczas tych 10 lat z WOTA-em i jak bardzo ona wpływa na twoją aktywność w grze? To wydaje mi się, że ani razu nie zmieniałem, bo od powiedzmy, no, że ani razu, tak? Od praktycznie cała moja działalność WOTA-owska przypada na okres, w której zajmuję się działalnością zarobkową taką, jaką miałem i dalej mam, tak? Czyli tutaj się nie zmienia, jak praca wpływa na moją aktywność w grze. No jeżeli moja praca jest bardzo nieregularna, jestem typowym zadaniowcem, czasami mam jej więcej, czasami nie mam jej wcale, czasami mam jej mało, ale ogólnie jeżeli no mam robotę, mam zlecenia i mam tych zleceń, mam jakieś większe zlecenia albo mam ich kilka w krótkim czasie, no to wiadomo, że zmniejsza ona zdecydowanie moją aktywność w grze. No bo ważniejsze dla mnie jest poświęcenie czasu na coś, co pozwala mi zarobić jakieś pieniądze i przeżyć. Moja działalność internetowa, czyli streamy, YouTube, to jest, ja to traktuję jako taką pracę dodatkową. Też dla mnie jest oczywiście ważna, no ale mając ograniczony czas, musicie sobie ustawiać pewne priorytety. No i wiadomo, że typowa działalność zarobkowa będzie ważniejsza niż granie w czołgi oczywiście, tak? Jeżeli mówimy tutaj z perspektywy tylko praca i WOT, tak? Nie dorzucamy jeszcze innych spraw związanych z życiem prywatnych. Czy w twojej karierze, tutaj jeszcze Ksardas pyta, czy w twojej karierze, to jest za duże słowo moim zdaniem, streamera, youtubera, był moment, że poważnie rozważałeś rezygnację z normalnej pracy i zajęcie się wyłącznie graniem? Nie, chyba nie było tak, że to rozważałem. Zastanawiałem, w sensie tak poważnie, nie? Zastanawiałem się trochę nad tym, ale ja się zawsze tego bałem. Być może przespałem moment, w którym mogłem coś takiego zrobić, ale bałem się trochę tego, dlatego że ta moja działalność w internecie jest bardzo nieprzewidywalna, tak? Jeśli chodzi o zarobki, czasami macie lepszy miesiąc, czasami macie miesiąc gorszy, ale tu jesteście zależni i od jeśli chodzi o YouTube'a i algorytmy, ale nawet jeżeli odrzucimy YouTube'a, bo to jest pod względem zarobkowym w moim przypadku ma to niewielkie znaczenie, prawie żadne, no to jesteście zależni od tego, czy danego miesiąca wasza społeczność będzie chciała was wspierać, czy komuś będzie chciało się na przykład dać wam jakieś pieniądze poprzez donate'a, suba, zamiast na przykład iść sobie na kepsa, czy kupić coś sobie, no to jest oczywiście mega fajne, jeżeli ktoś decyduje się poświęcić swoje środki finansowe na wsparcie tego, co wy robicie, bo to lubi i docenia, ale no nigdy nie wiadomo, jak się to potoczy i chyba ta niepewność zawsze była dla mnie taka zbyt stresująca. Druga sprawa, że no czołgi, moje granie w WOTA miewało takie okresy, że po prostu czasami już ta gra mnie tak bardzo denerwowała, że akurat to takie połączenie, że mogłem sobie zająć się robotą, skupić się na zleceniu, pozwalało mi trochę od tego WOTA ochłonąć, odpocząć i wrócić na przykład po tygodniu, dwóch z bardziej czystą głową, z większą przyjemnością do grania. Bałem się wielokrotnie, że jakbym musiał grać codziennie w tę grę, albo powiedzmy przez większość miesiąca, miesiąc, bo to jest moja robota, to przestałoby mi to sprawiać przyjemność, a zaczęłoby mnie to drażnić, a nie chciałbym w życiu chodzić do pracy, której nie lubię. O, tak to ujmę, więc dlatego pewnie się na to nie zdecydowałem. Część moich znajomych się zdecydowała, nawet spora, i jak widać można było to ogarnąć, natomiast też patrząc z dzisiejszej sytuacji, ile czasu na to trzeba poświęcać, kiedy ten czas trzeba poświęcać, to raczej trudno byłoby mi obecnie zbudować jakiś normalny związek z drugą osobą, tak? Nie mówiąc już o ewentualnie posiadaniu jakichś dzieci, bo działanie w internecie jest to typowa branża rozrywkowa, czyli musicie działać wieczorami, musicie działać w weekendy, musicie działać w święta, kiedy to wasza widownia zazwyczaj ma wolne od pracy. Natomiast no wy wtedy tego wolnego nie macie, tylko siedzicie i dostarczacie ten content rozrywkowy. A jeżeli jesteście związani z kimś, kto ma powiedzmy normalną pracę, w sensie od poniedziałku do piątku w godzinach tam od 8 do 15, 16, 17 w tym przedziale, no to ta osoba zazwyczaj ma wolne weekendy, więc jak ma wolne weekendy, czy jak ma wolne święta, czy wolny czas, gdzie większość społeczności odpoczywa, no to jednak dla takiej osoby ważne jest, żeby spędzić czas razem, a jeżeli no, wy byście w tym czasie musieli non-stop pracować, to praktycznie no, byłoby to, byście się bardzo mijali, tak? To też są różne doświadczenia życiowe, które gdzieś przez lata nabyłem. Kwestia priorytetów. Ja mam obecnie 37 lat, więc też już inaczej patrzę na wiele rzeczy i uważam, że owszem, taka działalność streamerska jest spoko, ale jest najlepsza dla ludzi młodych i dla ludzi, którzy nie są w związku, tak? Albo nie mają dzieci. Jeżeli no, ewentualnie macie tą waszą drugą połówkę, która to wszystko akceptuje i jej to odpowiada, ale nie tylko na początku, tylko na w dłuższej perspektywie. Bo zazwyczaj ktoś też twierdzi spoko, a w dłuższym czasie może się okazać, że jednak tego czasu spędzanego wspólnie razem dla tej drugiej strony będzie zbyt mało. Więc no to jest trudna jednak rzecz. Myślę, że też jeżeli słucha mnie ktoś, kto pracuje w gastro, no to, czy w ogóle w branży rozrywkowej, no to wie, jak to wygląda, tak? Powiedzmy taka majówka, większość osób odpoczywa, a ludzie w gastro zapierdzielają od rana do wieczora, żeby właśnie no, móc obsłużyć osoby, które mają wolne i wtedy zarobić pieniądze, tak? Ludzie, którzy pracują w branży turystycznej, zwłaszcza takiej okresowej, wiosna, lato, wczesna jesień, no to też każdy weekend wszystko, no żeby zarobić jakiś hajs. Ludzie, którzy, nie wiem, na food truckach jeżdżą, to też w okresie letnim, kiedy ludzie, większość społeczeństwa odpoczywa, bierze urlopy, korzysta z pięknej pogody, siedzą i pracują, bo tak to wygląda. No to są dość skomplikowane rzeczy i zdecydowanie z punktu widzenia czysto takiej roboty, jeżeli byście byli młodzi i singlem, wtedy spoko, ale im jesteście starsi i macie jeszcze, jesteście w związku albo macie dzieci, no to już wygląda zupełnie inaczej, więc może być taka sytuacja, że po prostu życie zmusi mnie do tego, że będę... Miałem zresztą w zimę ostatnią taki okres, że ta działalność internetowa była jedyną, która przez tam 2 czy 3 miesiące pozwalała mi się utrzymać. Nie wiem, jakby to wyglądało dalej, ale no może kiedyś się też tak zdarzyć, że ta moja działalność główna się po prostu skończy, wyłoży albo coś się pokiełbasi i przez jakiś czas przynajmniej będę chciał spróbować tego. Ale czy tak będzie, nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Wolałbym jednak nie ryzykować czegoś takiego. Co trzyma mnie w WOTie po 10 latach? Pytanie od Kagan Temur. Tutaj mamy kilka pytań od niego. Co mnie trzyma w WOTie po 10 latach? Na pewno najbardziej trzyma mnie społeczność, jaką udało mi się stworzyć wokół kanału na YouTubie i Twitchu. Gdybym tego nie miał, to pewnie już w WOTA bym nie grał. A tak po prostu gdzieś to się też kręci, ale mimo wszystko gra wciąż daje mi wiele frajdy. Jakoś te takie poszczególne czynniki składają się, że wciąż w ten tytuł gram i chyba jeszcze grać będę. Wróciłem po 2 latach przerwy z okazji operacji świątecznych i jakoś nie mogę odnaleźć się w nowym środowisku gry. Szybkie bitwy, klasy pojazdów, które nie mają już znaczenia. No i o samochodzikach nie wspomnę, dużo tutaj różnych tego typu treści. No jeżeli ktoś w WOTA nie grał przez dłuższy czas, to na pewno obecny WOT może go zaskoczyć. Zepsuty matchmaking podczas gry w Plutonie, to tak, to są rzeczy, do których można by się przyczepić i na pewno jak gracie w Plutonie, to raczej rzadko jesteście rzucani na taką topkę. WOT Kapitan Nostalgia przegrał u mnie z aktualnym stanem gry. Wolałem odpalić War Thundera i poklikać w wolnym czasie. Tam koniec gorzkich żalów. Pozdrawiam. Też pozdrawiam. Jeżeli ktoś długo w WOTA nie grał, odpali, no niekoniecznie może mu się ta gra spodobać, no bo WOT się bardzo zmienił przez te wszystkie lata i prosta sprawa, jeżeli wam gra nie daje frajdy, to po prostu w nią nie grajcie. Na rynku jest dużo różnych gier, nie mówię stricte czołgowych, ale po prostu trzeba grać w to, co wam frajdę daje. Gry to przede wszystkim rozrywka, więc was ma to cieszyć, a nie irytować. Sebastian H. przez CH. Jak zmienił się na przestrzeni tych wszystkich lat twój odbiór WOTA? No to chyba w wielu materiałach się odnosiłem do tego, że kiedyś moim zdaniem ta gra była spokojniejsza, wolniejsza, wymagała więcej myślenia, teraz stała się bardziej taką strzelanką, szybką, ale wynika to chyba też z tego, co po prostu obecni gracze chcą, tak? No, Wargaming też patrzy, co się dzieje na rynku, czego oczekują młodsi gracze, którzy wchodzą na rynek, ze swoimi portfelami i muszą się do tego dostosowywać, bo jest to jednak firma. Jak do tej gry podchodziłeś kiedyś, jak podchodzisz teraz? No teraz, zwłaszcza w zeszłym roku, udało mi się czasami złapać trochę więcej dystansu, jak sobie zrobiłem przerwę od tej gry, ale wciąż nieraz jak się nakręcę na coś, to potrafi mnie ta gra mocno wnerwić. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko, jeżeli już jest taki etap, że bardziej się wkurzam, to wtedy sobie zrobić chociaż kilka dni odpoczynku, zagrać sobie w coś innego albo po prostu jak jest ładna pogoda, pokorzystać z codzienności i usiąść do tej gry ponownie na takim spokojniejszym umyśle. Jak zaczęła się moja przygoda z WOT-em? O tym też już mówiłem. Zaczęła się od tego, że po prostu wyświetlały się reklamy w telewizji zagraj na czołgista.pl. Fajnie to wyglądało, zachęciło mnie, ściągnąłem grę. Najpierw się od niej odbiłem, bo niczego nie byłem w stanie zrozumieć, co tam się za bardzo dzieje. Dopiero potem mój ówczesny kolega z pracy zachęcił mnie do tego, żebym do tego WOT-a wrócił. No więc tu powiedzmy, odnosząc się też do wcześniejszego, jeśli chodzi o zmianę pracy, to się o tyle zmieniło, tylko że jak instalowałem WOT-a, to jeszcze pracowałem w korporacji, w branży logistycznej, a dosłownie parę miesięcy później z tej korporacji odchodziłem. Tylko że to były tak bardzo początki moje z WOT-a, że nawet nie liczę tego, że zmieniałem jakąś tam robotę. Powiedzmy, że większość tego WOT-a już było w momencie, kiedy zacząłem się zajmować tym, czym zajmuję się obecnie. Ja gram od 12 lat. Na początku sprawdzałem wszystkie kanały na YouTubie, szukając informacji jak grać, oglądałem powtórki innych, po prostu chciałem być jak najlepszy. Obecnie gram dla przyjemności, nie sprawdzam WN8, jednak staram się w każdej bitwie coś zrobić, nawet gdy przez cały dzień RNG wali mi liścia w twarz. Wśród kanałów, które lubię oglądać, jest właśnie twój, bo wciąż trzymasz poziom sprzed lat. Według mnie wysoki i wciąż twoje materiały są dla mnie interesujące. Pozdrawiam. Dziękuję za te słowa. Czy trzymam poziom? To jest kwestia gustu. Na pewno nie zmieniłem stylu, co powoduje, że osoby, które kiedyś gdzieś lubiły mnie oglądać, no to może lubią oglądać dalej, ale jednak dużo osób, które kiedyś mnie oglądały, po prostu przestały w tą grę grać i już nie oglądają materiałów. A druga sprawa, że ci młodsi gracze, oni jednak wolą te treści serwowane już w zupełnie innym, krótszym stylu, tak jak to robi na przykład Kamil Rysiek, czy wolą oglądać po prostu graczy, którzy mają lepsze umiejętności niż ja. No ja to jestem dla wielu osób, które mają tych lat kilkanaście czy około 20, stary pierdziel, który wcale wybitnie w tą grę nie gra i mają rację. Ale ja zawsze pokazywałem WOT-a z punktu widzenia mojego, no teraz mając 37 lat jest to z punktu widzenia 37-letniego pierdziela. Javar. To tutaj pytanie do filmu poza ograniczeniem, likwidacją artylerii, jaką jedną zmianę byś prowadził, która twoim zdaniem poprawiłaby grę? To o tym też już mówiłem, zmieniłbym matchmaking na +/-1. To pierwsza rzecz, jaką bym zrobił, dlatego że uważam, że obecnie są zbyt duże różnice nawet na swoich tierach pomiędzy niektórymi maszynami, a nie mówiąc już o tierach, o dwóch tierach, tak? Jeżeli jesteście takimi szóstkami i trafiacie na jakieś bezety, na jakieś skody, które zdejmują was pestką czy magazynkiem, to jaki to jest balans? Zacząłbym od zmiany matchmakingu +/-1. Dobra. Kolejne pytanie. Przemysław Bukowski 3648. Jeśli nie WOT, to jaką grę byś streamował i czy w ogóle byś prowadził kanał YouTube'owy? Ciężko powiedzieć. Znaczy na pewno coś na YouTubie kiedyś bym robił, bo mój kanał na YouTubie zaczął się od tego, że ja sobie wrzucałem zapisy naszych spotkań z ówczesnej grupy takiej motoryzacyjnej z Coltmani i zawsze coś tam na tym YouTubie miałem ochotę zrobić, ale przypominam, ja pochodzę z czasów, gdzie człowiek na YouTube'a wrzucał coś dla fanu i cieszył się, że ktokolwiek to obejrzał, więc może coś bym robił. No był moment, że nawet jak bawiłem się trochę modelami RC, zwłaszcza moim Revo VXL, jakiego miałem, no to też to nagrywałem i wrzucałem na YouTube'a. A po prostu WOT mnie wtedy zainteresował, spodobały mi się treści na YouTubie z tą grą związane i stwierdziłem, że sam spróbuję coś tam wrzucać i tak to jakoś zostało. Jeśli byś miał władzę absolutną, to którą linię bądź nawet nację byś usunął? Chciałbym zobaczyć WOTA bez arty i na pewno... Ja wywaliłbym kołowce, tak? Nie wprowadzałbym kołowców francuskich, bo moim zdaniem kołowce za bardzo wpłynęły na tą grę i średnio pasowały, zwłaszcza te ich prędkości do obecnych map. Wydaje mi się, że wprowadzenie kołowców to był taki moment niezbyt fajny, który mocno zmienił też i też był jednym z czynnikiem przyspieszającym tę grę. Ale no to jest tylko oczywiście takie gdybanie, więc to się już nie stanie. Mimo trochę złych doświadczeń z konkurencyjną grą, wróciłbyś jednak do niej kiedyś? Może jakaś współpraca ze streamerami, nad nich na przykład Kowalem? Powiem tak, nie orientuję się w środowisku streamerskim, jeśli chodzi o granie w inne tytuły niż WOT. Sam War Thunder, jeśli chodzi o gameplay, podobał mi się i jako taka odskocznia uważam, że jest całkiem ok. Problemem niestety jednak moim zdaniem były niektóre osoby ze społeczności, które na streamach, wiedząc, że na przykład ja czy ludzie, którzy ze mną grają, nie są zbyt ogarnięci, brali po prostu pojazdy, żeby rzucać do bitew się razem z nami i karcili nas strasznie, wiedzieli gdzie wyjeżdżamy, nie dawali nic nam zagrać. A jeżeli jesteście osobą początkującą w danym tytule i ktoś was tak bije, to wiadomo, że nie macie z tego frajdy, więc pozostaje pytanie, po co w to grać, tak? Zwłaszcza jak co chwilę widzicie, że jesteście likwidowani przez te same niki. I to nie jest przypadek, bo nie mówimy powiedzmy o jednym losowaniu. Druga rzecz, ja lubiłem przy okazji nagrywać też te materiały z War Thundera, te bitwy, zapisy streamów. I wiadomo, że jak streamujecie, to nie macie pełnej koncentracji na grze, przynajmniej ja staram się zawsze skupiać dość mocno na czacie, a War Thunder wymaga tego skupienia, no bo jednak sami wypatrujecie wielu rzeczy. Jeżeli ja się patrzyłem na czat, to nie mogłem się patrzeć na gierkę i często nie widziałem czegoś, kiedy osoba, która patrzyła się na mój monitor, dostrzegała, tak? I potem na YouTubie było, o, przecież tutaj coś było wyświetlone, nie widziałeś tego, ty debilu, kretynie, idioto. A nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że mnie akurat w tym momencie to średnio interesowało, bo bardziej mnie interesowało, żeby komuś odpowiedzieć coś na czacie. I te takie jakieś czynniki spowodowały, że gdzieś od tego War Thundera odszedłem, bo głupie było to, żebym ja musiał ustawiać na przykład na Twitchu opóźnienie, żeby móc zagrać War Thundera. No to jak już ustawiałem opóźnienie, żeby nie rzucało nam ludzi, którzy mają frajdę, że nas biją, to jednocześnie nie mogłem mieć aktywnej interakcji z czatem i to jakoś mi się to nie spinało i sobie darowałem. Halak poruszył w jednym z filmów problem małej ilości graczy nowych, liczby jeśli już, tutaj takie dodam, pamiętajcie, że liczby, jeżeli jesteście w stanie coś policzyć, to używacie słowa liczba, jeżeli coś jest niepoliczalne, to ilość. To, że od razu grałem z przeciwnikiem, co ma dużo większe doświadczenia, co za tym idzie, lepsze załogi i maszyny. Nie uważasz, że dobrze byłoby jednak gracze z ilością bitew poniżej 100 nie trafiali na graczy, co mają po kilka tysięcy i więcej bitew? Po pierwsze, 100 bitew w tej grze to jest nic, więc mogliby coś takiego zrobić, ale tak naprawdę jeżeli ktoś zagra, będzie grał bitwę 101, 102, 120, 150, 200, 300, to będzie wciąż świeżym graczem. Więc nic tutaj się nie da zmienić. Kolejna sprawa, że Wargaming tak bardzo zarżnął niskie tiery, że no nie wydaje mi się, żeby one były jakąś przeszkodą dla nowych graczy. Tak, też grałem na niskich tierach w ostatnich miesiącach, robiąc materiały o lolkach. Jeżeli sobie popatrzycie na ludzi, którzy tam grają, to tam jest wbrew pozorom pełno osób, które tym bitew ma dużo, dużo więcej, bo jest niż 100 czy 200. Są ludzie, którzy mają po 1000 bitew na przykład na tym piątotierowym TDK-u francuskim i grają na tych tierach, bo na wysokich tierach nie mają frajdy w obecnym WOCie i ja to w pełni rozumiem. A nowi gracze są tak szybko wypychani na tiery wyższe, grają od tierów 5, 6 i lecą na łeb na szyję do dziesiątek, bo myślą, że posiadając w teorii lepszą maszynę będą robić lepsze wyniki, że akurat tutaj się nie sądzę, żeby Wargaming miał sens w zmienianiu czegoś na niskich tierach. Dzisiaj ludzie, którzy zaczynają w WOCie, nie siedzą długo na tierach drugich, trzecich, tylko zaraz lecą na wyższych tierach. Jak popatrzycie sobie na to, co się działo w okresie operacji świątecznych, na to, jak każdy dostał paton de tanka, jakie osoby grały na tych patonach, osoby, które miały nieraz po kilkaset bitew tylko, ale no miały możliwość, żeby zagrać na tierach wysokich, więc no dla mnie większym problemem jest to, że świeżi gracze za szybko idą na tiery wysokie, ale to jest spowodowane ekonomią, bo im szybciej pójdziecie na tiery wyższe, tym będziecie mieli większe koszty. Jak będziecie mieli większe koszty, no to zaczniecie się zastanawiać nad kupnem konta premium i jakiegoś czołgu premium, więc dacie zarobić Wargamingowi, a jak dacie zarobić Wargamingowi, no to w sumie robicie to, na czym tej firmie zależy, więc wydaje mi się, że tutaj akurat ustawianie sztywnych jakichś widełek dla nowych osób nie ma większego sensu. Jeżeli ktoś dużo gra, to zrobienie 100 bitew, 200 bitew to jest raptem kilka dni gry. Jak byś chciał, aby wyglądał WOT, gdybyś ty mógł o tym decydować? Co byś zmienił i w jakim kierunku byś w grą szedł? Odpowiedz, o ile lubisz marnować czas na fantazjowanie. No wydaje mi się, że ten odcinek ma być właśnie po to, żeby sobie na takie tematy pogadać. To już powiedziałem. Chciałbym przede wszystkim, żeby był matchmaking +/-1. Chciałbym, żeby była jedna artyleria na bitwę maksymalnie. Oczywiście to by powodowało, że pewnie nie byłoby bitew bez art, albo byłoby ich bardzo mało. Chciałbym też, żeby to zdecydowanie wydłużało czekanie takim osobom, które grają artami w kolejce, tak? I ktoś powie, że no to nie jest dobre, no ale z drugiej strony, jeżeli masz świadomość, że grasz klasą, która nie jest zbyt lubiana w grze, no to musisz się liczyć, że będziesz więcej czekał w kolejce, zanim zagrasz, tak? Ale dla Wargamingu na przykład to, żebyście jak najkrócej czekali w kolejce, jest bardzo, bardzo ważne, więc niestety często jest tak, że jesteście wrzucani szybciej do bitwy, byleby po prostu tą bitwę zagrać, niż byleby to miało więcej sensu z punktu widzenia matchmakingu. To jest coś, czego ja też nie lubię. Ja bym wolał, żeby nas dłużej do bitwy losowało, ale żeby ten dobór maszyn miał więcej logiki, żeby te jednostki były dobierane w miarę w teorii, chociaż tak, że mogą ze sobą rywalizować, a nie, że na przykład jedna drużyna ma na Himmelsdorfie Jagodę 101, a druga ma STRV 103B i Grilla, tak? Wiadomo, że jeszcze dużo zależy od tego, jacy gracze siedzą za sterami tych pojazdów, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Natomiast no, też podejmowałem takie rozmowy jako community contributor i najczęściej dostawałem odpowiedź, że dla większości społeczności WOTA czekanie w kolejce ma ogromne znaczenie i zbyt długie oczekiwanie po prostu jest nie do przyjęcia. W jaką stronę byś szedł? Na pewno odwróciłbym trochę niskie tiery, w sensie zabrałbym to takie głupoty, jeśli chodzi o ograniczenie materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, zwiększyłbym pulę map, bo uważam, że te tiery powinny być też dostępne dla każdego, bo nowi gracze i tak pędzą na łeb na szyję do przodu, o czym mówiłem, a są ludzie, którzy po prostu nie lubią grać na tych tierach wysokich, więc czemu nie mogą sobie pograć na tierach niższych, tak? Ciężko mi powiedzieć, w jakim kierunku bym szedł, bo wydaje mi się, że obecnie ta gra jest tak zmieniona, że nie da się dokonać jednej czy dwóch korekt, żeby ona poszła w jakimś zdecydowanie innym kierunku. Wydaje mi się, że chyba zmiana matchmakingu w pierwszej kolejności, czy ewentualnie wydłużenie, poprawa też doboru maszyn w tym matchmakingu miałaby, chciałbym zobaczyć, jak to wpłynie na grę, tak? Chciałbym spowodować, żeby na przykład taki Elz Even był oddzielnie traktowany w matchmakingu, tak jak obecnie są kołowce, i tak samo Manticora na 10 tierach, bo Elz jest genialnym lightem do spotowania, Manticora też. I no, jeżeli wygracie jakimś niemieckim Bulldogiem albo HWK, no to nie jesteście w stanie skontrować Elza, jeśli chodzi o spotowania. Obecnie Elców jest tyle w grze, że no ciężko na niego nie trafić. To samo na 10 tierach się dzieje, jak gracie na przykład Sheridanem, a w drużynie przeciwnej są dwie Manticory, więc no tutaj bym porozdzielał. Trzeba by się zastanowić nad tym, czy po prostu nie porobić jakichś takich bardziej szczegółowych klas, no że jednak, nie wiem, Tedek szturmowy, Tedek bardziej do kampy, tak, te pojazdy też się mocno pozmieniały i teraz to, że ktoś jest niszczycielem, nie oznacza, że będzie miało podobny styl gry, no tak jak już powiedziałem, Grille 15 nie ma podobnego, w teorii nie powinien mieć podobnego stylu gry do na przykład E3, ale czy to by były zmiany na lepsze? Tego nie wiem. Wiadomo, że fantazjowanie ma to do siebie, że można sobie powiedzieć wszystko, ale też należy podchodzić do tego na spokojnie i na pewno wymagałoby to odpowiedzi ze strony community, testów jakichś. Co bym chciał zmienić, to to, żeby WG szybciej reagowało na pewne rzeczy, tak? Tak jak na przykład teraz mamy niezadowolenie społeczności a propos tego, co zmienili z klanami, jeśli chodzi o zbieranie pudełek i przez klan, że dużo mniej jesteście w stanie robić rezerw. I domyślam się, że oni zrobili to dlatego, że po prostu ludzie mieli zbyt dużo rezerw i zyskiwali zbyt dużo, niewiele robiąc w grze i przez to pewnie mniej płacili. Ale jeżeli dla Wargamingu to było zbyt odczuwalne, a teraz widzą, że dla społeczności ta zmiana jest mocno negatywna, to żeby chociaż troszkę się z tego wycofać. Nie mówię, że koniecznie wracać do tego, co było wcześniej, ale tak, żeby był i wilk syty, i owca cała. System tych zadań codziennych z tym, że musicie pamiętać, żeby to odbierać, a ludziom to też nie odpowiada, bo wiele osób o tym zapomina, to też powinno być zmienione natychmiastowo. Żeby WG dużo szybciej reagowało na jakieś błędy na mapach, na to, że coś tam nie pasuje społeczności, a nie na wiele rzeczy musimy czekać latami, jak oni zareagują, albo no nie wiem, 1,5 roku, 2 lata, mimo że już po 2 tygodniach czy po 3 tygodniach widać, że coś nie pasuje. Tu mi najbardziej leży reakcja Wargamingu i ze wszystkim działają zbyt wolno, jednocześnie cały czas nawalając nowe eventy, event za eventem, gdzie nie ma czasu po prostu na nic, nie ma oddechu, tylko tu battle pass, tu jakiś maraton, tu event z takimi paczkami, tu event kolejny kosmiczny, tutaj coś tam. Więc no, cała siła jest, mam wrażenie, przestawiona na to, żeby jak najbardziej monetyzować ten tytuł, a jednocześnie jeśli chodzi o balansowanie czy reagowanie na to, co się dzieje, to ma jakieś niższe priorytety. To chyba tak w skrócie. Koszal, jak zaczęła się twoja przygoda z byciem cecekiem? Moja przygoda z byciem cecekiem zaczęła się w sumie od tego, że jak był w 2014 pierwszy WGL organizowany w Warszawie w Złotych Tarasach i tam poszedłem zobaczyć, jak w ogóle wygląda społeczność graczy, zobaczyć z czystej ciekawości, czy ktokolwiek przyjdzie, i byłem w ogromnym szoku, jak bardzo ta gra łączy pokolenia, ile było ludzi zarówno młodych, ile było graczy dużo starszych, ile osób w ogóle przyszło na tego typu event. Ja miałem akurat wtedy niezbyt duży ten kanał na YouTubie, bo miałem chyba z 800 subów, a mimo to trafiły się osoby, które gdzieś tam na tym YouTubie mnie oglądały i na żywo się ze mną tam podeszły przywitać, pogadać, co było dla mnie dużym szokiem. I tam poznałem też Falatiego, który pełnił wtedy rolę naszego polskiego community managera. No i jakoś tak od słowa do słowa coś się zaczęło gadać o tych czołgach, o tym, że ja tam w sumie też coś tam na tym YouTubie robię. Dostałem zaproszenie na after party, które było organizowane w takim klubie na ulicy Białostockiej w Warszawie, w takim punkcie. Tam oczywiście byli dużo bardziej znani wtedy już gracze WOTOScy i też gwiazdy pokroju FAI, gdzie no, Faja budził wtedy ogromne zainteresowanie społeczności WOTA. No ale tam właśnie przy okazji takiego spotkania na żywo gdzieś z Falatim się pogadało. On stwierdził, że no, skoro ja coś tam na tym YouTubie działam, ktoś to ogląda i to gdzieś cały czas się rozwija, coraz więcej tych ludzi przychodzi, subskrybuje i ogląda, no to gdzieś tam zaoferował, żeby dołączyć do grupy community kontrybutorów, tylko że bycie cecekiem wtedy tak naprawdę nic za bardzo nie dawało. Nie było wtedy czołgów na wypożyczenie, czy nie dawano nam wtedy czołgów na konta. Tak naprawdę to mieliście tylko status community kontrybutora i w sumie na tym się to kończyło. Byliśmy w jakiejś grupie na Skype'ie, jeszcze wtedy, bo korzystaliśmy ze Skype'a, gdzie można było tam wymienić się jakimiś spostrzeżeniami, pogadać między sobą i to chyba wszystko. Musiało naprawdę minąć wiele lat, zanim Wargaming zaczął bardziej doceniać osoby, które tworzą treści, zanim to się wszystko zaczęło zmieniać, że zaczęliśmy dostawać jakieś pojazdy najpierw na konta, że w ogóle dostaliśmy jakieś konta prasowe, że potem zaczęliśmy dostawać jakieś konta, na te konta jakieś pojazdy, żeby z nich ponagrywać materiały, to trwało dużo dłużej i bycie cecekiem w roku powiedzmy 2014-2015 miało się nijak do tego, co jest obecnie, tak? I tak uważam, że dla mnie najfajniejsza rzecz z bycia community kontrybutorem to była ta, że w 2016 rok chyba był, miałem możliwość polecieć do Bovington, bo tam Wargaming część kosztów nam zwracał i pewnie sam do Bovington bym się nie wybrał, a dzięki właśnie akcji ze strony Wargamingu i do później porozumieniu się z Halakiem i z Multim mieliśmy naprawdę mega fajną przygodę, którą chyba do końca życia będę doceniał i za to będę najbardziej wdzięczny, jeśli chodzi o to, że gdzieś tam z tym Wargamingiem jako community kontrybutor byłem związany. I tutaj to jest też odpowiedź, myślę, że na komentarz Marcina Jaromy, bo tutaj też było, jak zostałeś cecekiem, własna inicjatywa czy zaproszenie. No to wyszło po prostu z gadki z Palatim. Swoją drogą też fajnie było, bo teraz parę tygodni temu, jak słuchacie tego materiału, był event z okazji wprowadzenia polskich TEDeków, event w Warszawie, w pubie Bolek i tam mimo, że Falati już od dawna w Wargamingu nie pracuje, to przyjechał, pojawił się i gdzieś tak nawet sobie chwilę usiedliśmy, czy tam staliśmy i pogadaliśmy. Już z perspektywy takich starych dziadów, ile to lat minęło przy tej grze, a jednak człowiek wciąż siedzi jeszcze przy tym tytule i gra. No i właśnie też gdzieś tam wspominaliśmy ten rok 2014, ten event w Multikinie, gdzie gdzieś tam się poznaliśmy i pierwszy ten kontakt został nawiązany, a w sumie od tego minęło już 10 lat. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na te pytania, które zadaliście mi w grudniu. Gdybyście jeszcze jakieś pytania mieli i chcielibyście, żeby za jakiś czas znowu nagrać podobny odcinek, to śmiało, sekcja komentarzy należy do Was. Pamiętajcie, tutaj akurat poproszę o łapki w górę, o komentarz. Możecie się odnosić też do tego, co nagrałem, tak? Będzie mi bardzo miło. Życzę Wam miłego dzionka, moi drodzy, i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!